Wiecie, w jakim wspaniałym okresie teraz jesteśmy? Liturgicznym? A, pięknie! Jedno, okres wielkanocny, ale to jest okres czekania na Ducha. Czekacie na Ducha? Czekamy. Niech już przyjdzie. I właśnie ja tak sobie obliczyłam, że już minęło 4 tygodnie od zmartwychwstania, a do zesłania zostało 3 tygodnie. Więc już jesteśmy za połową. I wiecie, to jest taki szczególny czas. Jakbyśmy, chcę troszkę nas przenieść w czasie i zobaczyć, co się działo niemal 2000 lat temu. Co się działo w tym okresie, dokładnie po zmartwychwstaniu Jezusa. Nie macie czasami takiej duchowej zazdrości, o jak fajnie mieli apostołowie, że chodzili sobie z Jezusem, że z Nim jedli, wszystko robili. Inni ludzie mieli możliwość Go spotkać tak na żywo, w ciele, dotknąć. I po prostu fajnie wtedy było, prawda? I tak mamy tych ludzi, których Jezus próbował uformować przez 3 lata. I zobaczmy, jaki był efekt tej formacji. On im wyjaśniał, co jest o Nim napisane, kim On jest, tłumaczył im Słowo Boże. I gdy w końcu dokonało się Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, to jaki był efekt wśród tych Jego najbliższych? To myślę, że oni tak czekali na to, jest w końcu kulminacja, czy wręcz odwrotnie. Co tak najbardziej cechowało tych ludzi, gdy Jezus zmartwychwstał? Strach i myślę, że to się bardzo mocno z tym wiąże, to była niewiara. To była niewiara. I gdy sobie zobaczymy na przykład, ja dzisiaj przygotowałam tylko Ewangelię Marka. Gdy Maria Magdalena spotkała zmartwychwstałego Jezusa i przyleciała do apostołów, słuchajcie, widziałam Pana, On żyje. I czytamy w 16 rozdziale, w 11 wersecie, jaka była ich reakcja? Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. No dobrze, przytrafiło im się. Ale pójdźmy do kolejnego wersetu. To jest dokładnie ten sam tekst, ciągłość, wersety 12 i 13. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. Więc po prostu, wiecie, a my tak naprawdę dzisiaj, nasza wiara nie opiera się na tym, co mieli apostołowie, bo apostołowie w końcu spotkali Jezusa. I co się wydarzyło, gdy w końcu Jezus im się ukazał? Więc czytamy wers 14, cały czas kontynuacja. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem. I co? I wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Więc gdy Jezus w końcu się z nimi spotkał, to pierwsze, co im wyrzucał, gdzie jest wasza wiara? Przecież ja wam to zapowiadałem. Ja wam o tym mówiłem, co się będzie działo. Inni mnie widzieli, przecież nie zmyślali. I dopiero apostołowie uwierzyli, gdy zobaczyli Jezusa. Ale oni widzieli Jezusa, po czym Jezus im znikał i co oni dalej robili. Więc mamy teraz okres
Wielkanocy, gdy Ewangelia jest czytana, co się działo po zmartwychwstaniu Jezusa, to na przykład święty Paweł, Piotr mówi, a chodźcie, idziemy łowić ryby, chodźcie, wróćmy do starego życia. Jezus zmartwychwstał, ale co my mamy robić? Wzięli, brali się, zamykali się i tak wyglądało ich życie po zmartwychwstaniu. To byli najbliżsi Jezusowi. I teraz to jest niesamowite, ponieważ po tych wszystkich wersetach, które nam opowiadają o tym, jak bardzo oni nie mieli wiary, czytamy dalej, co im w 15 wersecie powiedział Jezus i rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. W związku z tym oni wzięli, spakowali plecaki i poszli? No nie. Oni dalej po prostu, na pewno Jezusowi pokiwali, tak, 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 pójdziemy. Po czym byli dalej tak wystraszeni, dalej jacyś po prostu, ciągle im czegoś brakowało. Ciągle nie szli za tym, co Jezus, o co Jezus ich prosił. I wiecie, patrząc na to, co im Jezus powiedział, to miałabym ochotę, Jezu, do kogo Ty to mówisz? Do tych niedowiarków? Zobacz, widzisz przecież, że się chyba nie nadają. Tak nie do końca Ci się udał ten wybór. Już prędzej te kobiety, bo one uwierzyły, rozpowiadały, robiły, były w akcji, ale ci apostołowie, komu oni opowiadali? Nikomu. Więc co jest? No taka banda niedowiarków się zebrała, a Jezus do nich mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I słuchajcie, werset 20 mówi, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. I teraz, wiecie, Ewangelia to nie jest taka książka historyczna, podręcznik do historii, czyli są tam opisane krok po kroku wszystko chronologiczne wydarzenia. Nie. Pismo Święte nie jest takim zapisem, tylko są tam zapisane różne rzeczy. I tak naprawdę chronologicznie patrząc, między wersetem 15 a wersetem 20 miało miejsce wydarzenie, które zostało opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. I dlatego tak naprawdę my nie możemy często sobie brać i odczytywać tak Pisma Świętego, tylko musimy brać je w całości. I dopiero w całości nam się ułoży wydarzenia chronologiczne, bo między wersetem 15, kiedy oni byli niedowiarkami, kiedy byli zalęknieni, a wersetem 20, gdy czytamy, że oni zaś poszli i głosili Ewangelię, to w tym czasie miały takie wydarzenia jak Pięćdziesiątnica. I tak naprawdę by trzeba było to rozdzielić, umieścić tam, żeby po prostu była taka logiczna całość. I my czytamy w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, co Jezus mówi do nich, gdy miał wstąpić do nieba. On do nich mówi, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i dopiero wtedy będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I dopiero po tych słowach powinniśmy odczytać wers 20, oni zaś poszli i głosili. Ale zanim Duch Święty nie przyszedł, to oni nie byli do tego zdolni. Więc my tak naprawdę po samych apostołach widzimy, że my bez Ducha Świętego nic nie zdziałamy.
po prostu bez Ducha Świętego będziemy ciągle tak jak ci apostołowie, ciągle będziemy na poziomie takim wahania się, ciągle wierzę, ale nie do końca. Jak Jezus mówi, pójdziesz, tak pójdę, ale później się schowam, później się wycofam, później zrezygnuję, później to. I po prostu są takie rzeczy, które my po ludzku, bez Ducha Świętego, nie zrobimy pewnego takiego skoku w rozwoju. Tak bym to nazwała. Ale chcę się wrócić jeszcze do innej rzeczy. Zobaczcie, że dla nas przykładem, za którym mamy podążać, to jest sam Jezus. I co zrobił Jezus, zanim rozpoczął publiczną działalność? Jakie miało wydarzenie? A przed pustynią? O, brawo, Mariusz. Przed pustynią Jezus został ochrzczony. I tam, w czasie tego chrztu, został ochrzczony z wody, ale co się wydarzyło w czasie tego chrztu? Zstąpił na Niego Duch Święty. I zobaczcie, sam Jezus, który był pełen Ducha Świętego, napełniony Duchem Świętym, od poczęcia, bo się poczuł z Ducha Świętego. Więc jak to jest możliwe, że Jezus, który począł się z Ducha Świętego, potrzebował Ducha Świętego? To jest po prostu rzecz niesamowita i my mamy iść za Jezusem. Skoro Jezus potrzebował Ducha Świętego, to ileż bardziej my potrzebujemy ciągle o Niego wołać i ciągle Go wzywać i zapraszać. I to nie jest jakieś jednorazowe wydarzenie, tak jak mamy sakrament bierzmowania, dojrzałości, ale ten sakrament w naszym życiu trzeba ciągle rozpakowywać. Ciągle po prostu odkrywać moc tego sakramentu, żeby ten sakrament mógł w nas działać. On się nie będzie dział tylko raz, kiedy biskup namaści nas olejami. Mamy już z głowy, fajnie. Już po wszystkim nie, tylko my po prostu potrzebujemy z mocy tego sakramentu korzystać, z tego, żeby Duch Święty w nas działał. Ale to jest niesamowita też różnica między nami a Jezusem, ponieważ to jest taka ciekawa rzecz, którą wyczytałam. Nie wiem, na ile ona jest teologicznie gdzieś tam udokumentowana, ale jest pewna różnica i to są fakty. W jaki sposób Duch Święty zstąpił na Jezusa? W jaki sposób? Jak to się dokonało? Otworzyło się niebo i gołębica. I była gołębica, która jest takim znakiem łagodności i tak dalej. I Duch Święty przyszedł do Jezusa pod postacią gołębicy. A pod jaką postacią, później Arek, pod jaką postacią Duch Święty przyszedł do apostołów? Wszyscy myśleli, że są pijani, więc nie miałoby się ognia. Dlaczego Duch Święty nie stąpił na Jezusa pod postacią ognia? Tylko pod postacią gołębicy. Wiecie co? Ja przeczytałam taką interpretację tego, że Duch Święty jako ogień, on oczyszcza i wypala. A gdy Duch Święty stąpił na Jezusa, to co miał oczyścić i wypalić? Tam nie było nic do oczyszczenia. Tam nie było nic do wypalenia. Dlatego Duch Święty stąpił na Jezusa pod postacią gołębicy. A na apostołów i nas wszystkich pod postacią ognia. Bo my potrzebujemy tego, by Duch Święty nas oczyszczał, wypalał, by Duch Święty rzeczywiście w nas robił swoją robotę. I to jest dla mnie to jest takie niesamowite odkrycie, że rzeczywiście Duch Święty przyszedł do Jezusa i my czytamy o Jezusie w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Ewangelista napisał: ten bowiem, kogo Bóg posłał,
mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. I ewangelista Jan napisał o tym, że ojciec udziela Jezusowi, temu, którego posłał, ducha w obfitości, w niezmierzonej obfitości. Ja tutaj w edycji świętego Pawła, mi się to bardzo podoba, to zdanie brzmi: ten, kogo Bóg posłał, głosi jego naukę, gdyż Bóg daje mu swojego ducha bez ograniczeń. Mi się to podoba. Bez ograniczeń. Duch Święty bez ograniczeń. Bez limitu. Bez bez żadnych granic. To po prostu to jest Duch Święty, który działał w Jezusie bez ograniczeń. Czy my możemy tak powiedzieć, że Duch Święty działa w nas bez ograniczeń? Chcielibyśmy, żebyśmy rzeczywiście, żeby Duch Święty mógł w nas działać tak bez ograniczeń. Ale niestety jest tak, że ten nasz grzech, który gdzieś tam ciągle jest ten korzeń grzechu, to po prostu sprawia, że Duch Święty nie może się tak poruszać bez ograniczeń. Ale Jezus, który był napełniony przez Ojca w obfitości niezmierzonej Duchem Świętym, czytamy, że On sam z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali. Z Jego pełni. To Jezus posyła nam swojego Ducha Świętego. On, który jest namaszczony Duchem Świętym bez ograniczeń, posyła nam swojego Ducha. I z Jego pełni, dzięki Niemu, otrzymujemy właśnie tego Ducha. I wiecie, Jezus nie potrzebował oczyszczenia, ale Duch Święty jest ogniem. I Duch Święty w Jezusie działał też jak ogień, rozpalał Jego serce. I chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób. To serce było rozpalone ogniem miłości do Ciebie i do mnie. I tak naprawdę serce Jezusa było rozpalone do granic możliwości. Taką miłością, jaką może dać tylko Duch Święty. Jego ogniem, Jego żarem. I bardzo mi się podoba to, w jaki sposób o miłości pisze Księga Pieśni nad Pieśniami. I czytamy tam takie słowa. Bo jak śmierć, potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. I ten płomień w Jezusie płonął. I ten płomień sprawił, że ta miłość tak bardzo rozpaliła Jezusa, że poszedł na krzyż za Ciebie i za mnie. To jest miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. To jest miłość, która śmierć nie jest w stanie jej powstrzymać. To jest miłość, która pokonuje w Tobie i we mnie śmierć, jaka jest poprzez grzech. Wszystko to, co w nas jest martwe, wszystko to, co jest w nas zniszczone, Boża miłość może w nas rozpalić. I to jest żar, który miał Jezus. I gdy, tak naprawdę już tutaj nie wyświetlałam, ale gdy zbliżał się czas, gdy Jezus wiedział, że zmierza do Jerozolimy, żeby tam w Jerozolimie umrzeć, czytamy w jednym fragmencie, że On się tak spieszył, idąc do Jerozolimy, że zostawił uczniów i poszedł pierwszy przed nimi. Jezus był przynaglany miłością. Chociaż wiedział, był w pełni świadomy, co go czeka, ale ta miłość go przynaglała. To jest żar Ducha Świętego, który ciągle w nim jest. I kolejna rzecz, którą może dobrze znamy, ja też mówiłam o tym, jak Jezus przyszedł do świątyni i co zrobił? Powywalał stoły.
I mamy tam przytoczone słowa z psalmu 69, które tyczą się Jezusa. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera. I teraz Jezus oczyścił świątynię, którą wiedział, o której wiedział, że zostanie zburzona. Że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. Ale wiedział, o jaką świątynię on walczy. O świątynię, którą jesteś ty i ja. Jezus walczy o świątynię Ducha Świętego, którą jesteśmy. I pragnieniem Jezusa jest, by nas oczyścić, by w naszym wnętrzu zrobić porządek, by oczyścić w nas, powywalać wszelkie stoły, które się Bogu nie podobają, wszystko to, co stoi nam na przeszkodzie, wszystko to, co nas zniewala. Jezus marzy o tym, żeby to oczyścić, żeby oczyścić świątynię naszego serca, żeby to zrobić. I On w swojej miłości, On się nie zatrzymał. I tak jak On nie potrzebował ognia Ducha Świętego do oczyszczenia, ale ten ogień Go rozpalał miłością, ale my dzisiaj potrzebujemy ognia Ducha Świętego też do tego, żeby nas ten ogień oczyszczał. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że złoto jak się oczyszcza? W ogniu. Najcenniejsze rzeczy oczyszcza się poprzez ogień. I dzisiaj uświadom sobie, że jesteś dla Boga najcenniejszy, jesteś najcenniejsza. I Bóg chce ci dać swojego ducha bez ograniczeń. Jego marzeniem jest, by ten duch oczyszczał mnie i ciebie. Żebyśmy coraz bardziej byli podobni do Jego Syna. Żebyśmy rzeczywiście byli podobni do tego, jakimi On nas stworzył. On nas stworzył na swój wzór i swoje podobieństwo. Ale w Bogu nie ma nic z grzechu. Więc my potrzebujemy tego Ducha Świętego, Ducha Ognia, aby nasza świątynia została oczyszczona. I teraz chciałabym przejść do tego, na co my czekamy. Czekamy na Pięćdziesiątnicę. I w tej Pięćdziesiątnicy dzieją się takie niesamowite rzeczy. Może Wam wyświetlę. Jak czytamy opis Pięćdziesiątnicy, to czytamy takie słowa. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. I teraz to jest niesamowite, że po pierwsze Duch Święty przychodzi i zstępuje na wszystkich bez wyjątku. Na każdego, kto się znajdował w wieczerniku, Duch Święty przyszedł. Duch Święty nie jest udzielany losowo. Ty wylosowałaś więcej Ducha Świętego, a ty trochę mniej. Nie, nie, nie. Duch Święty przyszedł i na każdym z nich spoczął jeden. Zobaczcie, to nie jest loteria. I tutaj nie ma wygranych i przegranych. Tych, których Bóg powołuje, tych też wyposaża. I z Bożej perspektywy mocy Ducha Świętego jest zawsze więcej, niż my jesteśmy w stanie przyjąć. To jest moc, która się nigdy nie wyczerpie, która Bóg daje w obfitości, to się przelewa. I nikt nie został pominięty. I nikt nie dostał żadnych resztek. My wiemy, słyszymy o darach, o charyzmatach Ducha Świętego i sobie myślimy, no ta osoba ma takie i takie charyzmaty. Duch Święty przychodzi do każdego i przychodzi z całą obfitością. I tam nie został nikt pominięty, więc nie było tam przypadku, nie było losowania, ale każdy z tych 120 osób, każdy otrzymał i wszyscy zostali napełnieni.
I teraz nie miała tutaj znaczenia ich płeć, status społeczny, nie wiem, wykształcenie i też na przykład, wiecie, co nie miało znaczenia? To, kto, jak długo zna Jezusa. Bo na przykład była Maryja, która zna Jezusa od urodzenia. A byli też tam inni apostołowie. Wiemy, że 3 lata chodzili z Jezusem, ale byli też tacy, którzy go poznali później. I każdy dostał Ducha Świętego. Nie mniej, nie jakoś w ograniczonej ilości, ale Bóg przychodzi naprawdę z całą swoją pełnią i mocą. I wiecie, tak sobie myślę, że ktoś tam w niebie musiał dokładnie przeliczyć, ile tam głów się znajduje w tym pomieszczeniu, bo gdy Duch Święty przyszedł, to nad każdym wylądował dokładnie jeden płomień Ducha Świętego. Więc tam w niebie liczyli, okej, 120, dobra, 120. I to wszystko było zaplanowane. Nikt nie został pominięty. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj w niebie odbywają się obliczenia. I twoja głowa jest brana pod uwagę. Twoja głowa jest zliczona do tego, by spoczął na tobie Duch Święty. Do tego, żeby Duch Święty mógł przemieniać ciebie ciągle, by nad twoją głową wylądował płomień Ducha Świętego. I teraz wyobraźmy to sobie, że nasza głowa, nasze czoło staje się miejscem lądowania ognia Ducha Świętego. Coś niesamowitego. Po prostu. Duch Święty chce przyjść do nas. Chce przyjść do ciebie. I On nie patrzy, nie wiem, na jakieś twoje predyspozycje, warunki. On patrzy, ty mnie potrzebujesz. Ja chcę do ciebie przyjść. Z taką pełnią. I to jest coś niesamowitego, że nikt w tym pomieszczeniu nie został pominięty. I my tam z tych 120 osób znamy pewnych ludzi, wiemy, że tam było 12 apostołów, znamy ich z imienia, znamy ich życiorysy. Wiemy, że tam z nimi była Maryja. Też ją znamy. Ale co z pozostałymi uczniami? Co z pozostałymi ludźmi? To są ludzie, którzy są nieznani z imienia. Czy Bóg o ich nie zna? Czy Bóg o nich nie pamiętał? Absolutnie nie. Oni dla Boga w żaden sposób nie są anonimowi, ponieważ oni otrzymali, dla nich był zaplanowany ogień Ducha Świętego. I nieważne, że nie byli sławni z imienia i możemy po prostu, nie wiemy kto tam, nie potrafimy wymienić, kto był w tych 120 osobach, możemy sobie przypuszczać, pewnie był tam Łazarz, jego siostra Maria i Marta, może ktoś tam jeszcze. I po prostu możemy tam powymieniać, podopisywać sobie osoby. Ale nie to jest ważne, czy zostały te osoby wymienione z imienia. Ważne jest to, że to były osoby wierne Jezusowi. One oczekiwały obietnicy z góry i otrzymały. I tutaj jest klucz. Otrzymały tyle samo Ducha Świętego, co Maryja. Otrzymały tyle samo Ducha Świętego, co święty Piotr, święty Jan i po prostu pozostali. Nie zostało im nic odjęte. I Bóg nie powiedział, wiesz, no ty jesteś troszkę, no świętemu Piotrowi muszę dać więcej, bo wiesz, on musi pociągnąć ten kościół. Nie. Na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni. I teraz co my mamy zrobić, żeby nas to nie ominęło? Żebyśmy my nie zostali pominięci. Pierwsza rzecz, to co oni robili, oczekiwali. Oczekiwali. Modlili się
i oczekiwali, i to każdy z nas, wierzę, że to robimy w tym okresie liturgicznym, oczekujemy na modlitwie o wylanie Ducha Świętego. I druga rzecz, którą zrobili, byli razem na modlitwie. Byli razem na modlitwie. To jest klucz. I wtedy nie zostali pominięci. Dlatego modlitwa wspólnotowa, bycie wspólne i jednoczenie się na modlitwie jest tak ważne dla nas. Dlatego jak będzie Wigilia Zesłania Ducha Świętego w sobotę, 4 czerwca, kto tylko będzie mógł, zapraszamy do Polic na godzinę 18, żeby tam się spotkać, oczekiwać i modlić się o wylanie Ducha Świętego. Bo nie możemy jako wspólnota przegapić tego czasu. Musimy łączyć się i uczyć się od tych, na których pierwszych stąpił Duch Święty. Byli razem i modlili się, więc my musimy zrobić to samo. Być razem i modlić się. I wiecie, to jest taka ciekawa rzecz. Dlaczego Bóg to tak zaplanował? Że nie każdy w domu indywidualnie. Ponieważ my musimy wiedzieć, że nie jesteśmy samowystarczalni. My nie jesteśmy samowystarczalni. Jesteśmy zaprojektowani przez Boga do zależności od łaski i mocy Bożej. A w odłączeniu od Niego nic nie możemy zrobić. I my jesteśmy powołani przez Boga. I to powołanie charakteryzuje się tym, że ja wiem, że mogę sobie zrobić nie wiadomo jak charyzmatyczną modlitwę w domu, to nie będzie to samo jak spotkanie się we wspólnocie i wołanie wspólne od Ducha Świętego. Ja po prostu wewnętrznie tęsknię za miejscem, żebyśmy modlili się wspólnie o wylanie Ducha Świętego. Jezus zwraca uwagę na to i mówi o sobie: ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Bóg umieszcza w nas swojego ducha, ponieważ potrzebujemy, aby nas pociągał, aby nas pocieszał, aby nas prowadził, aby nas jednoczył. I bez Ducha Świętego we wspólnocie możemy stworzyć klub wzajemnego hobby. Czytania Pisma Świętego możemy stworzyć hobby. Mówienia o Bogu, ale to będzie hobby. Dopiero Duch Święty tworzy z nas jedno ciało. Dopiero Duch Święty może nas zjednoczyć. Dlatego jako wspólnota potrzebujemy wołać o Ducha Świętego. I teraz nie jesteśmy pozostawieni sami sobie z przydziałem jakiegoś duchowego kapitału w postaci, nie wiem, charyzmatów i tak dalej i po prostu ja sobie jakoś poradzę. Bóg nie chce nas uczynić niezależnymi, ale chce pokazać, co się dzieje, gdy jest pełnia. Co się dzieje, gdy moje dary łączą się z Twoimi darami? Co się dzieje, gdy służymy sobie nawzajem? Co się dzieje, gdy tworzymy Jego ciało? To jest coś niesamowitego. Jak można połączyć tak różnych ludzi? To może zrobić tylko Duch Święty. I nie jesteśmy winoroślami sami dla siebie, ale jesteśmy dopiero kompletni w Nim. Dopiero wtedy, gdy jesteśmy z Nim połączeni. I czytamy w liście do Kolosan. W Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. I tym kluczem jest to, żebyśmy najpełniej byli zakorzenieni, włączeni w ciało Jezusa Chrystusa. I wiecie, ile razy
ja mam takie doświadczenie, ile razy ja próbuję coś robić po swojemu, gdzieś tam o własnych siłach, o własnych charyzmatach, nawet o własnych siłach duchowych, w końcu dochodzę do takiego muru, do takiego zderzenia. Wiecie, te zderzenia nie są za fajne, ale po prostu są mi potrzebne. I wtedy mnie Bóg otrzeźwia i mówi, a co ty tu sama robisz? Gdzieś ty się tutaj zagalopowała. Ty się podłącz pode mnie, a nie tam czerpiesz ze swoich sił. Twoje siły się skończą. I wiecie, mamy... ja przez lata mojego życia co chwila spotykam się z ludźmi, którzy gdzieś tam byli i bardzo często byli to ludzie bardzo mocno zaangażowani w jakieś wspólnoty, w jakieś akcje, w jakieś działanie. Byli zaangażowani, po czym w pewnym momencie coś się w nich skończyło. I gdzieś dzisiaj lądują i mają gdzieś w sercu jakieś, mieli jakieś zawiedzione oczekiwania. Gdzieś tam, no ta wspólnota im nie odpowiada, tutaj się zawiedli, tamto, tamto. I po prostu gdzieś są, ale nie wiadomo gdzie. I tak obserwuję, nawet dzisiaj nasi znajomi nam opowiadali o jednej takiej osobie, która po prostu, jak nie jest podłączona do właściwej winorośli, to co się w niej dzieje, to jest korzeń goryczy. My potrzebujemy być włączeni w Jezusa, żeby ciągle czerpać, żeby ciągle odnawiać nasze siły. I to jest po prostu takie moje doświadczenie życiowe. I potem też rozpoznaję, ile razy ja próbuję po swojemu, bo każdy z nas próbuje, nie ma się co oszukiwać. Każdy z nas kombinuje po swojemu, ale to się w pewnym momencie po prostu kończy. Kończą się nasze siły, kończą się nasze zasoby, ale to, co jest nieskończone, to tylko gdy podłączymy się do właściwego źródła. I to, co ja robię co jakiś czas, to co chwila kontroluję i sprawdzam, czy aby na pewno jestem włączona do źródła, czy jestem podłączona do Niego, ponieważ On jest źródłem, który odnawia moje siły. Dlatego Jezus mówi, wytrwajcie we mnie. I zobaczcie, gdzie jest położony ciężar. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. To od ciebie i ode mnie zależy, czy my będziemy włączeni w to źródło. Wytrwajcie we mnie. A Jezus obiecuje, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. I my potrzebujemy być włączeni, czerpać z tych życiodajnych soków, które płyną z Jezusa, z Jego pełni, z Jego namaszczenia. On jest naszym źródłem. Źródło nie bije we mnie. On jest tym źródłem. I to jest naprawdę cudowne, że On też obiecuje. Coś, co może niekoniecznie jest fajne, ale jest potrzebne. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina. Jeżeli nie przynosimy owocu, to Jezus nas odetnie. Ale każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. I teraz to oczyszczenie, my byśmy chcieli, żeby to tak było bezboleśnie. Tak po prostu przy okazji nie. To oczyszczenie zależy ode mnie i od ciebie. Czy pozwolisz, żeby Bóg oczyszczał twoje życie? I wiadomo, Duch Święty przychodzi ze swoją łaską i wypala to wszystko, co blokuje w nas owocowanie. Ale to zależy od twojej i mojej decyzji. Na ile dzisiaj, jak jesteśmy w tym miejscu, gdy oczekujemy na
ponowne wylanie Ducha Świętego, na ile my będziemy przyglądać się sobie, co ja dzisiaj, z czego ja dzisiaj muszę zrezygnować, co ja dzisiaj w sobie muszę zmienić, co ja dzisiaj muszę może odrzucić, może, nie wiem, może muszę bardziej uporządkować swój dzień, żeby było tam miejsce dla Boga, miejsce na modlitwę, czas na modlitwę, czas na czytanie Jego Słowa. Może ja muszę pewne rzeczy, nie wiem, skończyć z tym, że mam komórkę przyklejoną do dłoni i wszędzie ta komórka jest ze mną. Może do Twojej ręki jest przylepiony pilot od telewizora. Może jakieś inne rzeczy, gdzie po prostu te rzeczy blokują poruszanie Ducha Świętego. Co dzisiaj Ty musisz, w jaki sposób musisz zrobić przestrzeń dla tego Ducha Świętego? Jaką decyzję podjąć, by ten Duch Święty mógł przyjść i się poruszyć? I teraz są różne rzeczy, do których my, może to są takie rzeczy totalnie niepozorne, które niby się nie wydają takie złe, ale tak naprawdę sprawiają, że nasze życie duchowe nie jest takie, jakie pragnąłby Bóg. Może gdzieś tam są rzeczy, które trzeba zmienić. I uwaga, proszę Was o to, żebyśmy się dzisiaj też prosili o światło Ducha Świętego. Co dzisiaj każdy z nas musi zobaczyć u siebie, co Duch Święty chce nam pokazać. I jedna taka rzecz, Duch Święty ci wszystkiego naraz na pewno nie pokaże, więc jak widzisz wszystko, to to nie jest od Ducha Świętego. To jest od tego drugiego, który ma na imię oskarżyciel. Duch Święty ci będzie pokazywał rzecz, którą jesteś w stanie zrobić. Będzie ci dawał swoją łaskę do tego, żeby zrobić miejsce na Niego, żeby przygotować Mu miejsce, by On mógł tam przyjść i nasze życie oczyszczać, byśmy przynosili dla Boga owoc obfity. I to oczyszczanie, no niestety, odbywa się przez jakieś ucinanie, ale my musimy z Duchem Świętym współpracować. I Bóg ma dla nas naprawdę niesamowite rzeczy. Chce do nas przyjść całkowicie bez ograniczeń. Ale gdy my nic ze swojej strony nie zrobimy, to będzie jak co roku. Jakoś tak nic nie czuję, nic się nie zmienia, to moje życie nigdzie tam nie idzie, nigdzie nie ewaluuje. Bo może po prostu nie pozwalamy Bogu na przecinanie, na robienie miejsca, więc my potrzebujemy zrobić Mu miejsce, potrzebujemy się modlić o to, co to jest. Ja już wiem, co jest rzeczą u mnie, którą muszę uporządkować, która musi być w większym porządku. Potrzebuję do tego Ducha Świętego, ale potrzebuję też w tym swojej decyzji, swoich konkretnych działań, bo samo się to nie zrobi. Tylko jakiego, Panie Boże, mnie stworzyłeś, takiego mnie masz? Nie. Ty podejmuj decyzję, że Bogu pozwalasz działać. Ale Twoje decyzje mają znaczenie i Duch Święty będzie przychodził, ponieważ ma dla Ciebie płomień, który jest podpisany Twoim imieniem. On ma to zaplanowane, ma to przygotowane. To, co Duch Święty chce Ci dać, jest przeznaczone specjalnie i szczególnie dla Ciebie. Nie dla Eli, bo dla Eli jest płomień z jej imieniem, tylko płomień dla Bogusi. Ma po prostu przygotowany płomień dla Bogusi. Bóg ma to wszystko w swoim ręku i wie, czego potrzebujesz i chce to Ci dać. Ale przygotujmy to, oczekujmy i módlmy się wspólnie, ponieważ każdy z nas jest wyjątkowy
i Duch Święty wie o tym. Ale dla każdego ma i wszyscy zostaną napełnieni Jego Duchem, bo to nam obiecał. Amen.